W nocy z soboty na niedzielę do legnickiego szpitala trafia mężczyzna z zatrzymaną akcją serca. Mężczyzna o nieustalonej tożsamości trafił do naszego szpitala w nocy z soboty na niedzielę. Trafił nieprzytomny po nagłym zatrzymaniu krążenia. Mężczyznę znaleziono na piekarach. Miał mieć ranę na głowie i rozciętą wargę. Niestety kilkunastogodzinna akcja ratunkowa jest bezskuteczna. Pacjent umiera. Pogotowie zawiadamia policję, a ta wszczyna śledztwo i zatrzymuje 5 osób podejrzanych o pobicie. Policjanci w związku ze zdarzeniem zatrzymali 5 osób mogących mieć udział w tym zdarzeniu. Byli to mężczyźni w wieku od 18 do 25 lat oraz jedna kobieta w wieku 22 lat. Jednak według szpitala pobicie nie musiało być przyczyną śmierci. My jakby nie stwierdzamy tego w sposób jednoznaczny. Przyczyna zgonu raczej nie jest bezpośrednio związana z obrażeniami, które miał. Wątpliwości rozwieje sekcja zwłok. Nieznana jest tożsamość zmarłego. Wiadomo, że to mężczyzna w średnim wieku. Wiadomo też, że miał znaczny poziom alkoholu we krwi. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura, która nie udziela jeszcze informacji.